podchusła wasz, a się naganiała. Po wszystkich domach latała, po ministerstwach i urzędach wystawałam wszystko dla siebie. Ale za to jakich kawalerów nazbierałam. Świat stoi, stać będzie, a takich jeszcze nie było. Niektórzy jeszcze dzisiaj przybędą, i przyleciałam uprzedzić. Jako, jak to dzisiaj? Ja się boję. Nie bój, kwiat już tu nie bój. Przyjadą, popatrzą, nic więcej. A i ty popatrzysz, nie spodobają się, pójdą sobie. No tak, a ilu? Z sześciu będzie. Czegoż się tak ptaszyno spłoszyła? No wybierać łatwiej. Jak nie jeden, no to zaraz drugi. No a co za jedni? Szlachta? Sama najlepsza. Taka szlachta, że świat dotychczas nie widział. No powiedz. Kiedy wyrazić trudno? Sympatyczni. Akuratni. Przystojni. Pierwszy Baltazarowi żywaki. Och, jaki miły! W marynarce służbę pełnił. W sam raz dla ciebie. Powiada, iż ma życzenie, żeby panna swoje ciało miała, a chuderawych zupełnie nie lubi. Drugi Iwan Pawłowicz za egzekutora robi. Taki ważny, że ani przystąp, a postawny? Jak krzyknie, ty mi powiada, kustwani głowy nie zawracaj, że panna tata czy owaka, ty mi od razu na stół, ile ruchomego majątku, ile nieruchomego, tyle i tyle mówię, że ścierwo! I jeszcze kwiatusz mu takie słowo wtrącił, że i powtórzyć niepodobna. O, myślę sobie, pewno ważna sztuka. No a kto jeszcze? A, jeszcze Nikanor Iwanowicz Anuczki. Ten to już taki delikatny, a usteczka, Bożeś ty mój, Malina, sama Malina, powiada, iż ma życzenie, żeby panna przystojna była, wykształcona i żeby po francusku mówić umiała. O, to subtelniejszego wychowania człowiek, niemiecka sztuka, a sam, taki cieniusieńki, nóżki takie wąsisieńki,